Od 1 kwietnia rozpoczniemy udzielanie świadczeń zdrowotnych w przychodni Sztutowie, czyli jakby nasza sieć placówek podstawowej opieki zdrowotnej, bo ja przypomnę, że oprócz przychodni w Nowym Dworze Gdańskim podstawowej opieki zdrowotnej prowadzimy jeszcze przychodnie w Ostaszewie i w Stegnie, tak? I do tych przychodni jeszcze dołączy przychodnia w Sztutowie. Staniemy się operatorem na bazie umowy dzierżawy podpisanej z gminą Sztutowo. Na pewno mieszkańcom Sztutowa da to większe możliwości niż te, które mają w tej chwili, bo ja przypomnę, że każdy mieszkaniec każdej gminy może się zgłosić do każdej naszej placówki, tak? Czyli mieszkańcy Sztutowa, jeśli z jakiegoś powodu albo nie mogą dostać się do lekarza w Sztutowie, albo godziny im nie odpowiadają, no to mogą spróbować się dostać do przychodni w Stegnie, w Nowym Dworze albo w Ostaszewie. Tak? My mamy tutaj oczywiście możliwość załatwiania wszystkich zapisanych do nas pacjentów. Oczywiście dokumentację prowadzimy w wersji elektronicznej, więc każdy lekarz widzi wszystkie te zdarzenia medyczne, którym i wszystkie świadczenia, które tym pacjentom zostały udzielone. W Sztutowie jesteśmy od 1 kwietnia, natomiast no, część pacjentów już się do nas zapisuje do przychodni w Stegnie i jeśli byłaby tutaj taka potrzeba, to my oczywiście zapraszamy, no ale póki co to do przychodni w Stegnie. Jeśli no, czują, że ich potrzeby zdrowotne nie są w tej chwili jakby spełniane przez obecnego operatora, no to my oczywiście chętnie mieszkańców na listę przyjmiemy i się mieszkańcami zaopiekujemy.